Tomasz Lis, witam Państwa. Zaczynamy dziś od, nie mam co do tego żadnych wątpliwości, największego błędu Prawa i Sprawiedliwości, największego błędu tej władzy od 3 lat. Tym największym błędem jest zatrzymanie, wsadzanie w kajdanki człowieka krystalicznie uczciwego, który zrobił wszystko, by wyświetlić nieprawidłowości i przestępstwa wokół i w samym systemie SKOK, czyli kas oszczędnościowych. System SKOK był stworzony i współtworzony razem z Prawem i Sprawiedliwością. Przez całe lata PiS robił wszystko, by system ten nie był objęty nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Osobiście tę operację nadzorował Lech Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński. Uczestniczył w niej obecny prezydent Andrzej Duda. SKOK-i zostały objęte nadzorem w roku 2012. Niedługo potem, w 2014, bandyci ze SKOK Wołomin pobili Wojciecha Kwaśniaka, wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego. W 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zdobyło władzę. Pan Bierecki, twórca KAS, został szefem Senackiej Komisji Finansów, a główny ekonomista SKOK-ów, pan Szewczak, został wiceszefem Sejmowej Komisji Finansów. Do tej pory za manko w SKOK-ach podatnicy zapłacili już z własnej kieszeni prawie 5 miliardów złotych. Ponad 60 milionów złotych pan Bierecki wyprowadził na swoje konta w Luksemburgu. Co dalej? Jak się dowiedzieliśmy przy okazji nagrania Czarnecki, Chrzanowski, pan Bierecki odwiedził Leszka Czarneckiego i miał mu zaproponować stworzenie lokaty bankowej w banku Getin Bank w wysokości 60 milionów złotych. Wojciech Kwaśniak został metalowym prętem przez bandziorów wynajętych przez przestępców ze SKOK-u Wołomin pobity niemal na śmierć. I pisowskie państwo tego człowieka odsądza od czci i wiary, zakłada mu kajdanki, zatrzymuje, a potem w telewizji pan Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, stwierdza, że KNF rozzuchwalił, zapamiętajmy to słowo, przestępców i być może sam sprowokował ich do tego, że prawie go zabili. W ten sposób właścicieli wszystkich kradzionych samochodów można oskarżyć o to, że sprowokowali złodziei, bo gdyby tylko nie jeździli albo nie parkowali swoich samochodów, to przecież złodzieje nie mogliby ich ukryć. Każdą zgwałconą kobietę można oskarżyć o to, że sprowokowała gwałciciela. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeden plus w tej całej historii. Z afery KNF mamy aferę SKOK KNF i trzeba fakty z jednej i drugiej afery łączyć, połączyć, by zrozumieć, jaka jest istota pisowskiej operacji trwającej długie, długie lata. Jedna refleksja. Jakie jest państwo, szanowni państwo? Jakie jest państwo? Co możemy powiedzieć o państwie, które tak traktuje człowieka uczciwego, który troszczył się o prawo, o respektowanie prawa i o pieniądze moje, państwa, nas wszystkich podatników. Polecam państwu wywiad z panem Wojciechem Kwaśniakiem w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Dodam tylko, że ci ludzie, którzy go pobili, są dziś na wolności. To on do prokuratury w Szczecinie jechał w kajdankach. Krótki fragment z tego wywiadu. Sprawcy dotąd nie są osądzeni. Ci, którzy byli bezpośrednimi wykonawcami, są zwolnieni z aresztu. W tym postępowaniu mam status pokrzywdzonego i oskarżyciela posiłkowego. Nie chcę się wypowiadać przed zakończeniem procesu, ale mam żal do państwa i jego struktur zwalczających przestępczość, że wcześniej nie uchroniły mnie przed zamachem, że sprawcy do dziś nie są osądzeni i że dzisiaj to mnie stawiane są zarzuty. I to z takim uzasadnieniem, które jest dla mnie osobiście bardzo bolesne. Ono podważa cały mój dorobek zawodowy i moją uczciwość. To jest, drodzy państwo, istota państwa PiS. To państwo w tym wydaniu osiągnęło szczyt degrengolady moralnej. PiS moim zdaniem próbuje przykryć swoją aferę KNF-u, zatrzymując byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego za to,
że rozprawili się ze skokami. Nic nie chcemy przykryć. Jesteśmy partią, która nie zamiata spraw pod dywan. Komisja Nadzoru Finansowego przez długi czas rozuchwalała przestępców, pozwalając im w sposób bezkarny wyprowadzać miliardy złotych. Pan Wojciech Kwaśniak padł przed kilku laty ofiarą zamachu na jego życie w związku z rozpracowaniem i doprowadzeniem skoku Wołomin. I mój pierwszy gość był premier Kazimierz Marcinkiewicz. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Jak pan ocenia tą historię z aresztowaniem, nie aresztowaniem, zatrzymaniem pana Wojciecha Kwaśniaka? Nie było takiego skandalu jeszcze w polskim wymiarze sprawiedliwości i w polskiej polityce, dlatego że no, niewinnych ludzi aresztuje się. Zresztą chyba w ogóle nie było takiego przypadku, żeby CBA zatrzymywało kogoś o 6 rano, przewoziło do prokuratury i żeby oni nawet w areszcie nie wytrzymali 48 godzin i zostali wypuszczeni. Takiego przypadku także nie było, bo to jest naciągana sprawa. No właśnie, tylko jeśli, jak rozumiem, wszystko, co mamy w tej sprawie, wskazuje na to, że, co zresztą podkreślił pan prokurator Święczkowski, to jest afera KNF-u, po czym to jest taka afera KNF-u, nie tak Chrzanowskiego, że tych ludzi nawet się nie aresztuje, nawet nie ma wniosku do sądu. Więc mamy przykrywanie afery, ale w sposób tak dziurawy i parciany, że po dwóch dniach to się wszystko kompletnie... Ale nawet więcej niż dziurawy i parciany. Dlatego, że to są fachowcy, nie? Tonący brzytwy się chwyta. To jest tak, że oni szukali na gwałt czegokolwiek, żeby przykryć aferę KNF, żeby przykryć aferę PiS-u związaną z działalnością KNF-u. No tak, ale nie są gotowi nawet złożyć wniosek o areszt? Ale proszę zwrócić uwagę, że oni niby przykrywając tamtą aferę, odkrywają aferę, którą znamy. Skoki. Ale skoki. I to aferę dużo większą, bo nawet jeśli oni są oskarżeni o 1,4 miliarda złotych, znaczy, że dopuścili do tego, że wyprowadzono tyle ze skoku Wołomin, to ze skoku Wołomin wyprowadzono ponad 3 miliardy złotych. Czyli ponad 1,6 miliarda złotych zostało wyprowadzone, zanim KNF zaczął nadzorować skoki. Kto wtedy nadzorował skok Wołomin? Pan senator Bierecki. Kasa krajowa, której szefem był obecny senator Bierecki. A senator Bierecki jest związany ze Zbigniewem Ziobro. Oni politycznie od lat bardzo ściśle współpracują. I całe środowisko, które tworzyło skoki, jest ściśle związane z całym obozem Prawa i Sprawiedliwości, i to obozem nie tylko politycznym, tylko w szerokim tego słowa znaczeniu. To znaczy także tymi elementami medialnymi czy gospodarczymi. Czy podpisałbyś pan pod tym, co powiedziałem we wstępie do programu, a może pojechałem za daleko, że za sprawą akcji władzy nie mamy już afery KNF, mamy aferę skok KNF? Dokładnie tak. Jestem absolutnie co do tego przekonany. To jest przy okazji, przy próbie zakrywania czegoś, odkryto coś dużo, dużo większego i to odkryto w taki sposób, że tego się, jak to się mówi, nie da odzobaczyć. To znaczy zatrzymano 7 urzędników, w tym jednego, który prawie stracił życie w związku z tym, że odkrył aferę skok Wołomin. Zatrzymano i w areszcie. Tego nie da się zapomnieć, zasypać dziś czymkolwiek. Musimy drążyć wszyscy. Nie da się też zasypać tego, że nieprawidłowości w skoku Wołomin zaczęły się w roku 2008. Dokładnie. I dokładnie w tym czasie prezydent Lech Kaczyński z pomocą wtedy urzędnika, dziś prezydenta Andrzeja Dudy, na głowie stawali, żeby państwo nie mogło tych kas skontrolować. To prawda. Jaki z tego wyciągamy wniosek? No, wniosek jest bardzo prosty, że mamy do czynienia w obozie PiS z różnymi układami. I to nie są układy, które tworzy Jarosław Kaczyński, żeby było jasne. Natomiast to są układy, które tworzą się wokół Prawa i Sprawiedliwości, są związane z politykami Prawa i Sprawiedliwości, w tym z bardzo prominentnymi działaczami politycznymi i niestety te układy są polityczno-gospodarcze, to znaczy takie, że wykorzystuje się instytucje państwa do
otwierania parasolu nad tym układem. Dobrze, ale kwestia czysto polityczna, ponieważ nie mamy do czynienia z amatorami. Oni zatrzymują Wojciecha Kwaśniaka. Nie są w stanie go nawet aresztować, no bo nie ma żadnych podstaw, rzecz jasna. Muszą wiedzieć, że ta sprawa natychmiast eksploduje i że cała Polska, przynajmniej ta, która chce usłyszeć, dowie się, że aresztowali człowieka krystalicznie uczciwego, któremu to państwo nie dowie dać się cała order. Polska. Dobrze. Czyli to było tylko show dla swoich znowu? Nie, cała Polska się nie dowie, dlatego że o tym media prawicowe i media publiczne nie poinformują. No tak, ale jednocześnie ci wszyscy, powiedzmy, wahający się wyborcy dowiadują się, hello, no to już naprawdę jest przekroczenie absolutnie wszelkich granic. Dobrze, panie rektorze, inaczej. Trzeba spojrzeć na piątek i na wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Na nastrój spotkania Prawa i Sprawiedliwości. To wyglądało mniej więcej tak. No to jest stypa. To jest absolutnie zbite psy siedzące ze strachem, z przerażeniem w oczach. I nie mówię tu tylko o Jarosławie Kaczyńskim, który też miał zresztą bardzo słabe wystąpienie, kompletnie nie na temat, nie na temat Polski, tak? Jakieś odgrzewane stare rzeczy, jakby był zupełnie oderwany od rzeczywistości, ale jak się spojrzało na tych ludzi, którzy niby biją brawo, to oni są przerażeni. I teraz ludzie przerażeni... Czym są przerażeni? Przerażeni tym, co zostało pokazane. Znaczy jeden z najwyższych urzędników w państwie, który kontroluje ogromną część finansów w państwie, banki, ubezpieczalnie, fundusze, właściwie wszystko, składa propozycję korupcyjną biznesmenowi i to wielomilionową, a jednocześnie odsłania, że środowisko z tym związane chce doprowadzić do przejęcia banku za złotówkę. Czyli no, odkrywa niesamowita afera. Takiej afery w ciągu 30 lat nie było, bo każda inna afera to była afera pomiędzy prywatnymi osobami czy biznesmenami. I w zasadzie nie wiadomo, co jest gorsze. Czy to jest to, że człowiek, który miał nadzorować, próbował wyłudzić łapówkę, czy to, że uczciwego w majestacie prawa wsadza się w kajdanki. Zakłada mu się kajdanki. Właśnie o to chodzi, że żeby przy... No właśnie to jest brnięcie. Znaczy, jeśli się zobaczy, że oni są przerażeni, to oni dziś zrobią wszystko, żeby wyjść z tego cało. I wtedy popełnia się jeszcze większe błędy. A myśli pan, że mają jakieś sondaże, które jakby tak. są... Bazą tak, one pokazują, że afera KNF-u jest aferą wielką, że polskie społeczeństwo jest przerażone. To się nie przełoży od razu na sondaże, ale to jest początek. A kiedy się przełoży? To jest początek czegoś. Pan mówi, że od razu nie, a kiedy się przełoży? No to są miesiące nawet. Myślę, że to są miesiące i że tak naprawdę pierwsze efekty tego możemy dopiero na wiosnę zobaczyć. I dlatego wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego to było wystąpienie mówiące do wszystkich. My jesteśmy lepsi. My jesteśmy dużo lepsi niż PO. Nie możecie nas ze sobą porównywać. Tak, kradliśmy mniej i szybciej łapaliśmy i w ogóle to nie ma takiego porównania. Właśnie wynika dokładnie z tego faktu. Przerażenia tym, co się wydarzyło i że to jest początek końca. Jak pan myśli, bo tak mamy prezydent, który łamie konstytucję. W wielu punktach. Szef służb, który jest ułaskawiony, chociaż nie został prawomocnym wyrokiem skazany. Jeden z najuczciwszych, powszechnie taka jest opinia polskich urzędników, jest zakuty w kajdanki. Szef Komisji Nadzoru Finansowego próbuje wyłudzić łapówkę. Wspomniany przez pana pan Bierecki, który wyprowadza kilkadziesiąt milionów, jest szefem Senackiej Komisji Finansów. Główny szef, główny ekonomista SKOK-ów jest wiceszefem Sejmowej Komisji Finansów. Co tu jest? Właściwie, który z tych punktów to jest najmocniejszy akt oskarżenia, najmocniejszy z punktów aktu oskarżenia tej władzy? To jest, tak jak powtarzam, to jest właśnie dramat. Bo to wygląda to jest wykorzystywanie instytucji państwa do czynienia parasola ochronnego nad układami biznesowo-politycznymi.
Czyli to jest dramat, bo to jest... W Polsce były oczywiście afery. I były afery za PO, i były afery za SLD. Było cała masa różnych afer, ale nigdzie nie było tych afer na takim poziomie zaangażowania instytucji państwa i osób pełniących najważniejsze w państwie funkcje. Newsweek pisze w dzisiejszym numerze o spotkaniu pod koniec października, więc kilka dni przed wybuchem afery KNF między premierem RP a najbogatszym Polakiem, właścicielem Polsatu, panem Solorzem. Gdy pytamy kancelarię premiera, słyszymy, nie było takiego spotkania. Gdy mówimy, że są świadkowie, to słyszymy, a to było. Rozmawiali panowie o święcie niepodległości. Jak pan by to skomentował? Nie, no oczywiście, że nie o święcie niepodległości. To jest tak, że tego typu spotkania powinny być podawane do publicznej wiadomości. Gdy ja byłem premierem, podawałem w kalendarzu wszystkie tego typu spotkania. Pamiętajmy, że w takich przypadkach nie ma prywatnych spotkań. Ale łączyłby to pan ze sprawą KNF-u? Oczywiście. Jestem przekonany, że ta rozmowa, no czego mogła dotyczyć? No tylko i wyłącznie spraw, które dziś w jakiś sposób wiążą pana Piotra Solorza z tą aferą. I tą sprawą jest nie ktoś inny, tylko prawnik z Częstochowy. Pan powiedział na początku programu, tonący brzytwy się chwyta. Nie za szybko, że tak powiem, z tym tonącym? Nie, oczywiście, że to jest może stan jeszcze nie tonącego, ale przerażonego człowieka. I przerażony człowiek także wykonuje ruchy szamotania się. I czasem sam sobie szkodzi, podejmując takie decyzje właśnie w chaosie. Ale z tego, że wynikało, że czym bliżej wyborów, to paniki i błędów będzie jeszcze więcej. Więcej, absolutnie tak, bo przerażenie to ma do siebie. I marsz do środka i ono też nie raczej minie, się nie uda w związku Nie, bo z tym. Proszę zwrócić uwagę, że my codziennie mamy nawet jakieś drobiazgi. Przepraszam, że nazywam to drobiazgiem, ale wypowiedź Ziobry na temat pana Kwaśniaka jest po prostu porażająca, bo on staje w obronie bandytów, których przez 3 lata nie posadził do więzienia, tylko próbuje posadzić ofiarę. Znaczy czegoś takiego, no ja sobie naprawdę nie przypominam. No może we Włoszech albo w republikach bananowych, żeby prokurator generalny w taki sposób stawał po stronie bandziorów. To jest rzecz zupełnie niesłychana. Tym bardziej niesłychana, że to jest przyzwolenie także innym bandziorom, bo jeśli prokurator generalny w ten sposób się wypowiada, no to znaczy, że hulaj duszo, piekła nie ma, ale z drugiej strony, no to jest jednak strzelanie sobie w stopę, bo jednak kiedyś do nas wszystkich, no do nas to już trafiło dawno temu, 3 lata temu, tak? Natomiast także trafi do tego elektoratu centrowego, który zdecydował o zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości. Czyli to jest jakieś tam 8% społeczeństwa, które nie ma poglądów PiS-u, tylko nie podobała im się Polska i chcieli zmian. Dokonali zmian i nagle prokurator, widzą, że ten prokurator generalny, którego oni wybrali, staje po stronie bandziorów. No to zobaczymy, co dalej. Bardzo dziękuję, premier Kazimierz Marcinkiewicz. A za chwilę temat pozornie mało seksy, a według mnie bardzo gorący, a już za chwilę jeszcze bardziej gorący na początku przyszłego roku, czyli energia, ceny energii i węgiel, czyli korpetycje z energetyki. Węgiel to dla nas jest w tej chwili konieczność. Gdybyśmy odeszli od węgla, nie mielibyśmy prądu. Dla nas tutaj w Polsce górnictwo i węgiel to nie jest tylko i wyłącznie akademicka dyskusja na szczycie klimatycznym, ale to jest rzeczywistość naszej gospodarki i nasza przyszłość. Do 2040 roku w polskiej energetyce zakładamy redukcję emisji dwutlenku węgla na jednostkę mocy o ponad połowę. Teraz jest przed nami przyszłość i ta przyszłość wymaga zmiany organizacji pracy. Ta przyszłość wymaga tego, żeby więcej węgla było wydobywanego. Dopóki ja pełnię w Polsce urząd prezydenta, nie pozwolę na to, aby ktokolwiek zamordował polskie górnictwo.
I mój kolejny gość, pani Karolina Bacak-Pogorzelska, Dziennik Gazeta Prawna. Witam panią. Dzień dobry. Z prośbą o korepetycję się zwracam, bo jedni politycy mówią, węgiel jest przyszłością, a drudzy mówią, że trzeba odchodzić. I chciałbym z tej całej mgły jakoś tam wyjść i uzyskać odpowiedzi na proste pytanie. Jest węgiel przyszłością polskiej energetyki w jakim stopniu? Na razie 80% energii elektrycznej w Polsce produkujemy z węgla brunatnego i z węgla kamiennego. Odejście od tego surowca z dnia na dzień jest absolutnie niemożliwe, nawet z roku na rok. My musimy myśleć o tym, jak mądrze i powoli w swoim tempie od tego węgla odejść, ale od węgla w energetyce odchodzić musimy. Robert Biedroń mówi, że musimy odejść, ale jak pani mówi powoli, to o jakim zakresie czasowym mówimy? Ile myślę, że perspektywa tych 15-20 lat jest całkiem realna, bo żeby odejść od węgla, musimy sobie w miejsce elektrowni węglowych zapewnić jakieś inne źródła wytwarzania energii. Słyszymy o źródłach atomowych. Przecież minister energii zapowiedział, że pierwszy reaktor ma ruszyć w 2033 roku, czyli za 15 lat. Pozostaje życzyć powodzenia, ponieważ nie mamy nawet wybranej lokalizacji dla potencjalnej elektrowni atomowej, a jej również nie buduje się w tak krótkim czasie. Musimy iść też w źródła odnawialne. Jesteśmy gospodarzem szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach już po raz trzeci gospodarzem. Do tego to jeszcze dojdziemy. Ale i cały czas mówimy, że energia musi być zielona. No, a proszę powiedzieć, bo pada takie hasło, że żeby te koszty społeczne obniżyć, to należy opracować cały program przebranżowienia, powiedzmy w ten sposób. Sprawiedliwej transformacji. Żeby górnicy na przykład mogli przy tej zielonej energii. To jest realne, czy to jest takie hasło pod tytułem... Oczywiście, że to jest realne. To jest realne. To jest realne. Wielu górników nam się kojarzy, państwo na pewno się kojarzy, że górnik to jest taki jednolity zawód. No a pod ziemią jest bardzo dużo różnych profesji. Jeżeli są tam elektrycy, jeżeli są tam ślusarze, to są dobrze wykwalifikowane osoby, które również w innych branżach mogą pracować. Pozostałych górników na pewno można przekwalifikować. Oczywiście są na to potrzebne środki. Jest na to potrzebny konkretny program przekwalifikowania właśnie. Ktoś nad czymś takim pracuje? Wydaje mi się, że już ten proces się rozpoczął, ponieważ wspomniałam o tej sprawiedliwej transformacji, w ramach której w przyszłym budżecie unijnym zapisanych zostanie na początek 5 miliardów euro do sprawiedliwej transformacji 7 regionów pogórniczych Unii Europejskiej, w tym Górnego Śląska. I tak jak już zapowiedział minister rozwoju Jerzy Kwieciński, pierwsze projekty dla Śląska zostały złożone. Także możemy skorzystać z tych pieniędzy i po prostu róbmy to. A mówi się, że władza mówi, że te farmy wiatrowe to nie, a na morzu to tak. Czy to ma sens i czy ma to stwierdzenie ma podłoże energetyczne, że tak powiem, gospodarcze, liczbowo konkretne, merytoryczne czy polityczne? O co tu chodzi? No ja mam taki dysonans poznawczy w tej chwili, bo z jednej strony minister energii Krzysztof Tchórzewski powiedział wprost 2 tygodnie temu na prezentacji zarysu polityki energetycznej państwa 2040, że tak naprawdę jest to decyzja polityczna, ponieważ PiS obiecał swoim wyborcom, że wiatraki na lądzie koło ich domów nie będą się budowały. Bo są co? Za głośne, aha, przeszkadzają, szkodliwe, a tak naprawdę to są nieefektywne i nie robią tyle prądu, co potrzeba. No, to jest prawda czy nieprawda? No, na pewno nie są tak do końca te nasze wiatraki, które mamy, efektywne jak te, które byśmy sobie wybudowali na morzu, ponieważ my już mamy starsze wiatraki, ale tak naprawdę te najnowsze turbiny, gdyby były budowane, a nie są i nie będą chwilowo przynajmniej, no to rzeczywiście ta technologia już jest coraz bardziej efektywna. Problemem rzeczywiście jest brak magazynów energii, czyli odpowiedź na to pytanie, co zrobić z wiatrakami, kiedy nie wieje, a co zrobić z prądem z nich, kiedy wieje. No nie ma go na razie gdzie magazynować, ale to są technologie, które w bardzo szybkim tempie się rozwijają. Ja wrócę tylko do tego dwugłosu, bo minister Tchórzewski powiedział, że jest to decyzja polityczna, a kilka dni później jego zastępca, wiceminister Grzegorz Tobiszowski, który odpowiada zarówno za górnictwo, jak i za odnawialne źródła energii, powiedział, że przecież nie będziemy budować drugiej nogi, w domyśle wiatraków na morzu, po to, żeby tę pierwszą nogę amputować. No i ja teraz nie do końca jestem jakby przekonana, co się stanie z farmami wiatrowymi na lądzie, ale warto zaznaczyć, że polityka energetyczna państwa jest teraz w konsultacjach do 15 stycznia i ten miks, który zobaczyliśmy, a właśnie, o to chciałem teraz zapytać, może się jeszcze zmienić. A jaki według pani ten miks byłby, no tak za 5 lat, to jak to powinno wyglądać?
No na pewno mniej węgla. Zresztą o ile mniej? Powinno taki być to naturalne. Założenie polityki energetycznej państwa mówi dopiero o zejściu z 80% na 60% w 2030 roku. To jest za wolno. Powinniśmy za 5 lat osiągnąć już poniżej 70%, ale z drugiej strony za 5 lat nie wybudujemy sobie ani elektrowni atomowej, ani morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Bo trzeba jasno powiedzieć, że nawet jeżeli dziś jest deklaracja i wola polityczna i ekonomiczna do budowy wiatraków na morzu, to tak naprawdę pierwszy prąd z nich realnie może popłynąć w roku 2024-2025. I to są takie naprawdę optymistyczne przewidywania. Co my importujemy z Rosji? Co to jest to coś? To się nazywa węgiel, to się nazywa antracyt, co to jest? Węgiel, gaz, różne rzeczy importujemy. Tak, jeżeli chodzi o węgiel, importujemy z Rosji węgiel kamienny. Jako Polska nie importujemy węgla brunatnego i tu się zgadzam, w przypadku węgla brunatnego opieramy się wyłącznie na własnym surowcu, kropka. Wróćmy do węgla kamiennego. Importujemy węgiel kamienny zarówno z Rosji, jak i z innych krajów, bo importujemy go ze Stanów Zjednoczonych, z Kolumbii. A musimy z Rosji? Bo z Rosji jest najbliżej jakby technicznie i najtaniej. A bardziej się opłaca rosyjski węgiel importować niż wydobywać więcej polskiego? No właśnie to jest dobre pytanie. My zmniejszamy to wydobycie, bo zamykamy nierentowne kopalnie, zamykamy kopalnie, w których kończy się złoże, a te kopalnie, które mamy czynne, schodzą z wydobyciem coraz głębiej. Co to oznacza? Po pierwsze, że coraz więcej pracy jest ponad kilometr pod ziemią. Jeżeli schodzimy pod ziemię coraz niżej, to temperatura jest coraz wyższa. Żeby więc górnicy mogli pracować w dozwolonych warunkach, bo przecież ich bezpieczeństwo i warunki pracy też są jakby niezbędne do tego, musimy inwestować coraz więcej między innymi w klimatyzację. Ja podam tylko taki przykład. Kopalnia Budryk, najgłębsze złoże dzisiaj, 1290 metrów, centralna klimatyzacja bodajże 100 milionów złotych. To wszystko wpływa na koszty wydobycia. I tutaj musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, ile mamy tego złoża, które ekonomicznie i na logikę możemy jeszcze dzisiaj wydobyć i oczywiście pod względem technicznym, a ile należy odpuścić. No, jeżeli węgla brakuje, a w Polsce go brakuje, no to logiczne jest, że go importujemy. Tyle tylko, że sami wytrącamy sobie ten argument z ręki, mówiąc o bezpieczeństwie energetycznym opartym na węglu, bo taki jest przekaz do Unii Europejskiej od wielu, wielu lat. Bo zawsze broniliśmy węgla, bo mówiliśmy, że mamy własny. No dzisiaj sytuacja jest następująca. Polska wydobędzie w tym roku, polskie kopalnie węgla kamiennego wydobędą w tym roku około 63 miliony ton węgla kamiennego zarówno dla energetyki, jak i dla... Ja dobrze pamiętam, że pod koniec lat 70. to było około 200? Było tyle? No ponad 100 to dobrze produkowaliśmy. No i zatrudnienie kiedyś w górnictwie wynosiło ponad 400 tysięcy ludzi, dzisiaj to 82 tysiące ludzi. No i jeżeli nam węgla brakuje, 63 miliony ton produkcja, zużycie około 80 milionów ton, tylko rozdzielmy też węgiel energetyczny, ten, który spalamy w elektrowniach między innymi, jak i węgiel koksowy, to jest baza do produkcji stali. Z niego produkuje się koks, z tego koksu potem w hutach produkuje się stal. No i jeżeli mamy 63 miliony ton produkcji, a zapotrzebowanie łączne na węgiel kamienny roczne około 80 milionów ton, no to jakoś tę dziurę trzeba po prostu załatać. No i łata się ją importem. Przy czym ja szacuję ten import na 18-19 milionów ton w tym roku. To będzie absolutny rekord dotychczas. 2011 rok to było 15 milionów ton. No i 75% mniej więcej według danych Eurostatu to będzie węgiel z Rosji. O ile wzrośnie cena energii w Polsce za chwilę? No tam, gdzie nie jest regulowana, to słyszymy, że 30, 50, 60%. My cały czas jako odbiorcy indywidualni czekamy na decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. No, tym razem energetyka ma uzasadnione powody, by wnioskować o podwyżki cen energii, ponieważ węgiel zdrożał, a tak jak powiedziałam, 80% energii elektrycznej produkujemy z węgla, ale węgiel też jest największym emitentem dwutlenku węgla, za CO2 trzeba płacić. Bo powiedział... Nie, no drzewa to pochłaniają dwutlenek węgla. Nie, któryś z ministrów, Boże, Kowalczyk chyba, tak, odkrył, że to te drzewa... Mówi pan o tych gnijących w Puszczy Białowieskiej. Ja się na tym nie znam, ja się znam na węglu. Jeżeli węgiel drożeje,
a energetyka oparta jest na węglu, który emituje dwutlenek węgla. Za dwutlenek węgla trzeba płacić. Uprawnienia do emisji CO2 od ubiegłego roku zdrożały kilkakrotnie. We wrześniu doszły nawet do 25 euro wobec bodajże 7 euro pod koniec ubiegłego roku. No, jakby przesłanki ku temu są. Czyli opłaca się, żeby powietrze było czyste. A jaka jest recepta na to, żeby w Polsce nie było smogu? Po pierwsze, normy dotyczące spalania węgla w przydomowych piecach i w ogóle tego, co palimy w przydomowych piecach, bo nawet jeżeli będziemy palić węgiel, ale będziemy palić dobry węgiel w piecach dobrej jakości, to szanse na to, że smog się zmniejszy, również są, aczkolwiek najlepiej, żebyśmy w ogóle tym węglem nie palili w domach. Przy determinacji władz, jak pani sądzi, realistyczny moment, kiedy te normy rzeczywiście będą smogowe czy antysmogowe będą w Polsce spełnione? Ale weszło w życie rozporządzenie dotyczące jakości paliw stałych, tyle tylko, że właśnie węgle najgorszej jakości dostały 2 lata derogacji. To znaczy, że tak naprawdę odkładamy problem w czasie. Mówimy, że mamy przepisy. Dlatego mówię, a gdyby była władza zdeterminowana, żeby ludzie oddychali świeżym powietrzem, także w zimie, to kiedy to byłoby według pani realistycznie do zrobienia? W tej chwili, jeżeli mówimy o tym, że przepisy są, ale tak naprawdę nie do końca wchodzą w życie, no to myślę, że najwcześniej poprawy jakości powietrza możemy się spodziewać za około 2 lata, bo trzeba też podkreślić, że w życie wszedł tak naprawdę program, duży program termomodernizacji. To też jest bardzo ważne, żeby domy były dobrze ocieplone, bo wtedy po prostu lepiej się je ogrzewa i mniej trzeba tego ogrzewania jakby włączać, by to ciepło po prostu nie uciekało. No i wtedy jest też zmniejszona emisja. Ja jeszcze tylko wrócę do jednego, co pan powiedział, bo bardzo mnie boli użycie polityczne importu antracytu z Donbasu, o którym z Michałem Potockim piszemy od ponad roku w Dzienniku Gazecie Prawnej. Polska jako kraj, polskie firmy, o tak, sprowadzają antracyt z Donbasu. Antracyt to najbardziej energetyczny węgiel, który Ukraińcom kolokwialnie mówiąc kradną Rosjanie. Węgiel jest wydobywany na okupowanych terytoriach Ukrainy. Czyli sponsorujemy Rosjanom wojnę z Ukrainą. Mhm. Rosjanie wyposażają go w swoje rosyjskie papiery i jako rosyjski przyjeżdża do Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej. Polska w Unii Europejskiej jest trzecim importerem antracytu. Ale to jeszcze, żeby to wszystko było jasne do końca. Antracytem nie palimy w elektrowniach. Żadna polska firma państwowa. To, co pani powiedziała wcześniej o tym, że import węgla rosyjskiego jest. To jest węgiel rosyjski. To jest węgiel rosyjski z Rosji między innymi na przykład z Kuzbasu. Natomiast antracyt, który trafia do Polski z okupowanych terenów Ukrainy na rosyjskich papierach, jest używany między innymi w przemyśle chemicznym albo reeksportowany do innych krajów, także Unii Europejskiej i nie tylko. Opakowania plastikowe to jest pani działka, czy już nie? A to zależy. Chodzi mi o to, czy jak słyszymy, że precz z siatkami plastikowymi, talerzami plastikowymi, sztućcami plastikowymi, słomkami plastikowymi. Czy to jest słuszny, uzasadniony postulat, czy trochę moda? A jeśli postulat, czy do zrealizowania? I szybko ja myślę, do zrealizowania. Że po części pewien trend, bo to jest trochę tak jak ze smogiem. On istniał od zawsze, odkryliśmy go wtedy, kiedy pojawiły się aplikacje na smartfony, prawda? I wtedy zauważyliśmy, że jest problem. A problem reklamówek i problem plastiku realnie istnieje, jeżeli sobie popatrzymy na te zdjęcia na oceanie, tych śmieci, które nas zalewają głównie z plastiku, no to ten problem jest problemem realnym. Jeżeli dochodzi do tego moda, która mówi, że możemy coś z tym zrobić, to moim zdaniem fajnie, bo dobrze jest, jeżeli czegoś się nie forsuje na siłę, a jeżeli ludzie sami rozumieją, że jest taka moda, że idziemy sobie do kawiarni i mówimy, że nie, dziękuję za słomkę, bo jestem eko. Ja nie widzę w tym nic złego, jeżeli to idzie w parze. Natomiast rozwiązania mówiące o tym, że siatki plastikowe są płatne. Ja uważam, że butelki plastikowe również powinny być objęte kaucją, bo skoro tak patrzymy na inne kraje, chociażby w kontekście węgla, no to popatrzmy też na te dobre rozwiązania, które stosują inni. Po co nam tyle tego plastiku? Ja się strasznie cieszę z tych akcji, które służą jakby dobroczynności i mówią o tym, że zbierajmy nakrętki, bo możemy je przekazać na chore dzieci, bo ktoś coś może z tego granulatu potem wykonać. To ma bardzo dobre taki cel charytatywny, ale ma też cel fajny, środowiskowy, bo te nakrętki po prostu nie zostają wyrzucone do śmieci. Natomiast jeżeli chcemy iść rzeczywiście
A chcemy jako Polska podobno iść w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego, czyli takiej, która mówi, produkujmy jak najmniej śmieci, a jeżeli już je produkujemy, to wykorzystajmy je potem jak najlepiej, no to rzeczywiście ta edukacja dotycząca opakowań plastikowych powinna być jak najdalej idąca. Bardzo pani dziękuję. Ja tylko powiem coś, czego pani nie mówiłem wcześniej, a teraz mogę powiedzieć, że jest pani wśród trzech osób nominowanych przez naszą redakcję do tytułu Dziennikarza Roku, ponieważ uważam, że pisze pani świetne teksty i że dzięki pani nasza wiedza o energetyce, węglu i tak dalej jest zdecydowanie większa niż była, a nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miała pani mniej roboty. No to bardzo dziękuję, to duża niespodzianka, naprawdę nie wiedziałam. Także bardzo, bardzo serdecznie pani dziękuję, a jak już jesteśmy przy nagrodach, Karolina Baca-Pogorzelska, serdecznie dziękuję, a jak już jesteśmy przy nagrodach, to o nagrodzie wczoraj wręczonej, wczoraj wręczyliśmy kapituła, przedstawiciele kapituły wręczyli nagrody imienia Teresy Torańskiej, w tym nagrodę za działalność publiczną. Otrzymali ją twórcy inicjatywy Wolne Sądy, których przedstawiciel w studiu już za chwilę. Wolne sądy! Wolne sądy! A są one po to, aby stanowiły tarczę dla społeczeństwa przed opresyjnością władzy. Musimy być cały czas czujni i być gotowi na to, żeby wspierać praworządność w Polsce. Od lat walczą o sprawę, od lat walczą o fundamenty, od lat walczą o ideały, a także o innych ludzi. Absolutnie jednogłośna decyzja. Laureatami Nagrody za Działalność Obywatelską, Nagrody imienia Teresy Torańskiej są twórcy inicjatywy Wolne Sądy. Zapraszam. Chciałabym na początek wspomnieć o szczególnej grupie, której chcieliśmy dedykować tę nagrodę i podziękować w sposób szczególny o grupie polskich sędziów. O tych sędziach, którzy w sposób odważny, niezłomny i konsekwentny od lat bronią niezależności sądów i bronią swojej niezawisłości. I witam mojego kolejnego gościa. Wczoraj się widzieliśmy, dzisiaj się widzimy, pan Michał Wawrykiewicz, mecenas. Panie mecenasie, zacznijmy od, bo tak wypada, przypomnienia imion, nazwisk koleżanek, które razem z panem dostały. Sylwia Gregorczyk-Abram, Maria Eichardt-Dibois i Paulina Kieszkowska-Knapik. To jeszcze raz serdeczne gratulacje. Proszę powiedzieć, kiedy wpadliście i jak wpadliście na pomysł? Zupełnie spontanicznie. Wyszliśmy na ulicę 20 lipca zeszłego roku, kiedy trwały protesty przed Sejmem i zaczęliśmy kręcić filmy. Wpadliśmy na taki pomysł, że trzeba ludziom tłumaczyć, czym tak naprawdę jest niezależność sądownictwa, bo ludzie wyszli na ulicę w jakiś sposób intuicyjnie, czując, że to jest ważne, że trzeba tego bronić, ale mieliśmy też takie przekonanie, że nie wszyscy do końca rozumieją, jak to jest ważne i dlaczego. Dlaczego dotyczy to każdego z nas. I wpadliśmy na pomysł, żeby kręcić takie krótkie filmy ze znanymi wówczas aktorami, dziennikarzami, które miały pokazywać sytuację, z którą możemy się spotkać w sądzie. Każdy z nas, każdy obywatel może spotkać się w sądzie, kiedy po drugiej stronie mamy na przykład radnego z partii rządzącej, czy jego kolegę, czy kogokolwiek, kto jest w jakiś sposób powiązany z obecną władzą, a sąd jest przez tę samą władzę nominowany. A to był pierwszy krok tak naprawdę? Tak, to był pierwszy krok. A następny? Jeśli chodzi o nas, następne kroki, no to samo się, że tak powiem, zaczęło spontanicznie rozwijać, dlatego że zaczęliśmy brać udział w różnych debatach, programach edukacyjnych, aż w końcu doszło do tego przełomowego momentu walki o Sąd Najwyższy, gdzie zaangażowaliśmy się jako pełnomocnicy sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, tych powyżej 65 roku życia, którzy mieli być przez władzę usunięci. I te postępowania przyniosły, przynajmniej jak na razie, sukces. To znaczy zostały zadane pytania prejudycjalne do Trybunału w Luksemburgu. Została wszczęta procedura naruszeniowa przez komisję, która skończyła się, jak wiemy, postanowieniem TSUE 19 października, które zatrzymało ten proces usuwania sędziów Sądu Najwyższego, no i pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf.
No i braliśmy w tym czynnie udział, bierzemy nadal w tych postępowaniach, także to jest też taka nasza rola adwokacka, którą wykonujemy na co dzień, to bardzo dużo czasu pochłania. A poza tym całe mnóstwo różnych wydarzeń. To jeszcze dojdziemy, natomiast podobno kiedy się Państwo widzieli z wiceszefem Komisji Europejskiej, panem Timmermansem? No, widzieliśmy się z nim w tym roku, nawet kilka razy mieliśmy taką okazję. Podobno zadał Wam pytanie, ile to kosztuje i skąd pieniądze na całą tę Waszą operację, na to przedsięwzięcie. No tak, wyjaśniliśmy, dosyć dużo ludzi jest zaskoczonych tym, że my od samego początku, przez ostatnie półtora roku działamy za 0 zł. To jest całkowicie pro bono inicjatywa nasza. No tak, ale jednak przecież są operatorzy, kamery, to wszystko kosztuje. Wszyscy to robią w ramach obywatelskiego zaangażowania. Od samego początku, kiedy zaczęliśmy kręcić filmy, to czy studenci z filmówki, czy z ASP zaangażowali się, zaoferowali swoją pomoc. Mieliśmy ich czas do dyspozycji, ich sprzęt też i mogliśmy te filmy kręcić, graficy. A ludzie tak niechętnie mówią, no dobrze, jak już musicie, jak już nalegacie, to pomożemy, czy to tak jest? Nie, na początku był wielki entuzjazm. Lipiec zeszłego roku, mnóstwo ludzi się zaangażowało, pomagało nam. Oczywiście z czasem trochę ta ekipa się wykruszyła i tak naprawdę został ten nasz core team, który ma 4 osoby i myślmy to główny, my tym, ja bym raczej powiedział Magnificent Four, ale to my głównie tym się zajmujemy. Oczywiście mamy kilku studentów, aplikantów, którzy nam pomagają i cały czas tych operatorów, którzy dzielnie filmy z nami kręcą. Jak pan studiował prawo, a rozmawialiśmy wczoraj, jest pan absolwentem rocznik 96, dobrze tak pamiętam, to wtedy chyba nie przyszło panu do głowy, że będzie pan musiał walczyć o fundamenty. No zdecydowanie, ja się raczej nastawiałem na... I koleżanką na pewno też nie. Też nie. Nastawiałem się na bycie prawnikiem gospodarczym, cywilistą. No i taką zresztą praktykę przez wiele lat prowadziłem. Prowadziłem, czyli teraz już nie? No teraz moja praktyka jest dosyć mocno ograniczona zawodowa, dlatego że czas, który musimy poświęcać inicjatywie Wolne Sądy i także Komitetowi Obrony Sprawiedliwości, bo w to też jesteśmy mocno zaangażowani, no to jest gro naszego czasu i bardzo trudno jest już łączyć sprawy takie stricte zawodowe, prowadzenie praktyki z tym zaangażowaniem obywatelskim. Jeden z koleżanek wczoraj dziękowała sędziom, prokuratorom, którzy, co podkreśliła, ponoszą osobistą cenę i materialną, emocjonalną. I służbową, i emocjonalną. Mógłby pan opisać 2-3 przypadki, o czym mówimy w praktyce? No, mówimy o represjach, już inaczej tego nie można nazwać, wobec sędziów czy prokuratorów. Wszyscy ci, którzy odważnie mówią o łamaniu praworządności, o naruszaniu konstytucji, traktatów, są bezpośrednio dotykani albo postępowaniami dyscyplinarnymi bezpośrednio, czyli są wzywani przez rzeczników dyscyplinarnych, przesłuchiwani. Niektórym z nich stawiane są zarzuty dyscyplinarne już, a niektórym pewnie będą w przyszłości. Myślę, że w momencie, kiedy zacznie pełną parą pracować Izba Dyscyplinarna w Sądzie Najwyższym, a już się szykują do tego bardzo pracowicie, no to będziemy mieli kilka takich pokazówek. To dotyczy takich sędziów, o których wszyscy wiemy. Igor Tuleja, Waldemar Żurek, Monika Frąckowiak. I władza, myśli pan, chce ich usunąć z zawodu, czy ukarać? Na czym ma myślę, jaka że, forma represji jest? Myślę, że zadowalające, czy satysfakcjonujące dla władzy byłoby usunięcie ich z zawodu. To jest expressis verbis wypowiadane przez niektórych. Uważa, że no bo mam przykłady typu, ktoś tam się pakuje do tej nieszczęsnej Izby Dyscyplinarnej, ktoś wszedł do tego nieszczęsnego KRS-u. Mamy jakichś dublerów w Trybunale Konstytucyjnym. No, a z drugiej strony mamy całą rzeszę prawników, którzy angażują się w sprawę. Mhm. Czy pan uważa, że środowisko in gremio zdaje ten trudny test tych ostatnich 3 lat? Ja myślę, że tak. Ja bym to w ten sposób nazwał, że jednak zdaje egzamin. Ci, którzy stoją po drugiej stronie, to jest znakomita mniejszość, naprawdę ogromna mniejszość i są to albo koniunkturaliści, którzy... W tym momencie, przepraszam, akurat tutaj ja bym zrobił korektę, że tu bym słowa akurat, ja rozumiem, ale akurat znakomita bym...
Tak, to, to nie pasuje. Rzeczywiście. Zdecydowana mało znakomita. Tak, ten przymiotnik by się nie udał. Więc ta mniejszość jest, to są albo koniunkturaliści, albo jeszcze nieliczni, którzy wierzą w to, że, ta, że te zmiany legislacyjne, które są dokonywane, czemuś służą, że mają, mają jakiś sens. Ale wszyscy ci, którzy mają głowę na karku i umieją czytać przepisy, umieją czytać intencje tych przepisów, wiedzą, że te zmiany legislacyjne w ciągu ostatniego półtora roku, jeśli chodzi o sądownictwo, wcześniej jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, nie mają nic wspólnego z reformowaniem sądownictwa i wiedzą, że służy to tylko i wyłącznie przejęciu kontroli nad sądami, żeby one orzekały wraz z prokuraturą tak, jak sobie władza życzy i żeby zasiadali tam po prostu swoi ludzie, ludzie, którzy nieważne, czy mają kompetencje, czy nie, ważne, że wykonują polecenia Centralnego Ośrodka Sterowania. Pan mnie wczoraj na moment zmroził, mówiąc, że za nami jest 1/5 zadania i tak pomyślałem, że o rany, to jeszcze 1/5, to jeszcze, a 3 lata to jest 1/5, to jeszcze 12 lat? Nie chodziło mi o czas, chodziło, no właśnie, chodziło mi o to, że w zeszłym roku w grudniu Komisja Europejska postawiła przed Polską 5 punktów. Zrobiła, to są tak zwane rekomendacje Komisji. 5 punktów odnośnie sądownictwa, które muszą być załatwione, naprawione, żeby można było mówić o przywróceniu praworządności, żeby można było zamknąć postępowanie z artykułu 7. I to jest Trybunał Konstytucyjny, to jest niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, to są Izby Dyscyplinarna i Komisji i Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych w Sądzie Najwyższym. To jest wreszcie władza ministra sprawiedliwości w sądach powszechnych i to jest deprecjonowanie sądów jako takich, czyli wieczne utyskiwanie i obrażanie tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości. Ale jak rozumiem, jeśli chodzi na przykład o punkt ostatni i przedostatni, to w praktyce bez zmiany władzy prawdopodobnie rekomendacje zostaną na papierze. No ja myślę, że obecna władza nie jest, na pewno nie jest chętna do tego, aby posunąć się dalej naprzód. Trzeba na niej to wymuszać siłą, a tą siłą jest w tym wypadku oręż prawny. Jak pokazało postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu i jego postanowienie zabezpieczające, pokazało to, że to działa, że rzeczywiście pod tym pręgierzem prawnym nasz rząd musiał się cofnąć i tylko tego typu zdarzenia mogą, jak myślę, ich zmusić do tego, aby się cofnęli. W związku z tym trzeba kontynuować dalej postępowania, głównie przed Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu. W tej chwili toczy się kilka postępowań, w których my, prawnicy z Wolnych Sądów, mamy przyjemność reprezentować sędziów Sądu Najwyższego i NSA i one toczą się przed Trybunałem w Luksemburgu. W nich zostały zadane pytania prejudycjalne o te najważniejsze, fundamentalne kwestie dotyczące sądownictwa, czyli między innymi o Krajową Radę Sądownictwa, bo stąd bierze się. To jest ten taki grzech pierworodny, jak my to mówimy. Od tego się bierze całe zło, dlatego że Krajowa Rada Sądownictwa nominuje sędziów do wszystkich sądów, do Sądu Najwyższego, NSA, ale także do wszystkich sądów powszechnych. Panie mecenasie, ja mam takie pytanie, ponieważ zderzają się dwie szkoły. Szkoła taka, że w razie zmiany powinno się jedną ustawą unieważnić wszystkie nieprawości fundowane wymiarowi sprawiedliwości przez obóz władzy, a druga koncepcja, że tak radykalnie to nie można, że powoli, krok po kroku, tak na pana zmysł prawniczy, która, jaki pomysł na odkręcanie tego wszystkiego byłby najsensowniejszy? Ja bym powiedział, że ani jedna, ani druga, tak? Że jedną ustawą nie da się tego zrobić, zapewne. Powoli, krok po kroku też bym nie chciał, dlatego że przywrócenie praworządności powinno nastąpić w miarę szybko. I myślę, że ja wracam do tego Trybunału Sprawiedliwości, bo on jest naszą naprawdę ostoją w tej chwili, jeśli chodzi o poczucie praworządności. Jego orzeczenia będą tak zwanymi prejudykatami, czyli będą tymi orzeczeniami, które pozwolą nam odkręcać pewne mechanizmy, które już się wydarzyły w Polsce w wymiarze sprawiedliwości. Czyli na przykład ta Krajowa Rada Sądownictwa. Jeśli uda się cofnąć do momentu, kiedy mieliśmy poprzedni skład Krajowej Rady Sądownictwa, a pamiętajmy, że sędziowie zasiadający tam zostali usunięci wbrew konstytucyjnej kadencji. Ta ich konstytucyjna kadencja, która jest zapisana w Konstytucji, której nie wolno skracać, zostali usunięci przez zwykłą ustawę. Więc musimy wrócić do momentu sprzed wybrania obecnej tej neo-KRS,
żeby można było mówić o... a to oczywiście pociąga za sobą również usunięcie skutków wszelkich wyborów dokonanych przez KRS, czyli tych nowych sędziów Sądu Najwyższego, tych sędziów, którzy zostają powołani do sądów powszechnych. Wszystko to trzeba cofnąć, dlatego że to jest obarczone wadą. Więc myślę, że nie jedna ustawa, a pewnie kilka ustaw, które będą powiązane które będą powiązane z orzecznictwem Trybunału w Luksemburgu. To jeszcze jedno pytanie. Panie mecenasie, przepraszam za jego symplicyzm. Czy mamy w Polsce wolne sądy? No to jest trudne pytanie, dlatego że mamy na pewno wspaniałych sędziów w Polsce, w znakomitej większości, tym razem znakomitej, którzy nie boją się, orzekają w sposób taki, który można uznać za bezstronny, nieulegający naciskom. Natomiast instytucjonalnie władza przeprowadziła takie zmiany, które krępują tych sędziów, czyli niszczą tę instytucjonalną ochronę ich niezawisłości. Sędzia teraz musi polegać tylko na sobie, na swojej odwadze, swoim morale, żeby móc orzekać w sposób niezawisły. Nie ma już tej ochrony państwowej. Czyli trzeba wspierać wolne sądy, żeby wolni sędziowie mogli... Bezwzględnie trzeba wspierać i to jest apel też do państwa, do dziennikarzy, do mediów. Mówcie cały czas o tym, bo jesteśmy dopiero w jednej piątej. A co robimy właśnie? Oczywiście. Panie mecenasie, jeszcze raz serdecznie proszę koleżankom, które razem z panem wy wszyscy wykonujecie fantastyczną robotę, jeszcze raz podziękować, pogratulować. Dziękuję. Było wielkim zaszczytem, ponieważ naprawdę robicie fantastyczną robotę. Było wielkim zaszczytem wczoraj wygłosić laudację i wręczać wam tę nagrodę. Dziękujemy bardzo. Tak, naprawdę dla nas to dumny jestem, że studiowałem na tym samym wydziale, gdzie wy chyba wszyscy, bo wszyscy z Warszawy. Tak, na Uniwersytecie Warszawskim. No to, tak. No to super. Wszystkiego dzięki dobrego. Bardzo. Dzięki piękne. Szanowni państwo, jeszcze najnowszy Newsweek. Ta muzyka może trochę w podkładzie do okładki Newsweeka trochę zbyt frywolny. Układ zamknięty. I może tak sobie myślę, że ten układ rzeczywiście tak wygląda. Taki magiczny trójkąt. Skoki, Nowogrodzka i Toruń. Jak państwo myślą? To jest, jak mawiał Sztyrlic, materiał do przemyślenia na najbliższy tydzień. Jeśli przez przypadek ktoś jeszcze nie rzucił się w wir zakupów przedświątecznych i ma czas myśleć o takich historiach. Wszystkiego dobrego państwu życzę i zapraszam na przyszły poniedziałek, czyli ostatni program przed świętami. Wszystkiego dobrego, do widzenia.